Mikołaj za saniami, bawię się lalkami. W Chorzowie jest to wydarzenie organizowane po raz pierwszy. Nie było wcześniej Moto Mikołaja u nas w mieście. A jak zresztą widać, tutaj na chłopaków zawsze można liczyć. A motocykliści to są ludzie ogólnie o wielkich sercach. Jeżeli chodzi o właśnie pomoc dzieciom, szczególnie w tym okresie tej pandemii, tego wszystkiego, tego strachu i tego wszystkiego, no to jak najbardziej, oni są wszyscy schłonni, czy to temperatura tak jak dzisiaj, w okolicach zera, ślisko, ale zawsze pomocni, zawsze chętni, zawsze pomogą, a szczególnie dzieciom. Widok uśmiechniętych tych buziek małych, tych miłych twarzyczek, młodziutkich, uśmiech, radość, no to jest... Super, największa nagroda. Dzieci, które do nas uczęszczają, są to dzieci z rodzin, które mają jakoś tam gorzej troszkę w życiu z różnych względów, z różnych powodów. Na co dzień uczęszczają na zajęcia do placówek, gdzie mają zapewnioną opiekę, rozwój zainteresowań, gdzie mają posiłek, gdzie mają opiekę specjalistów, socjoterapeutów, logopedów, psychologa. Klasa!